ścieżka pieszo-rowerowa z Powidza do Przybrodzina, 2 km 300 metrów, do tego przebudowana część ulicy Wodnej na pieszojezdnię, miejsca parkingowe oraz miejsca postojowe dla rowerów, 56 lamp energooszczędnych z inteligentnym systemem sterowania. Wsparcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bądź środków unijnych, 85% kosztów kwalifikowalnych, więc ponad 1 800 000 zł wynosiło wsparcie ze środków zewnętrznych na tę inwestycję i trzeba powiedzieć to konkretnie, to wsparcie pozwoliło zrobić tak oczekiwaną i potrzebną, jak widzimy na co dzień, odwiedzając Powidz, nie tylko w sezonie, ale również poza sezonem, inwestycje. Całość zadania? Około 2 milionów 200 tysięcy. To jest inwestycja dla każdego i to widzimy, kto tutaj z tej infrastruktury korzysta, zarówno stali mieszkańcy, jak i turyści. Jedyne bezpieczne połączenie dla pieszych i rowerzystów pomiędzy miejscowościami Powidz i Przybrodzin. A do tego burokliwy scenariusz. Tak, jesteśmy na terenie gminy Powidz, więc krajobraz jeziora tuż przy ścieżce niewątpliwie też podnosi jej atrakcyjność. Wspomniał Pan w przemówieniu krótkim, że to była bardzo długo wyczekiwana inwestycja. Ścieżka z Powidza do Przybrodzina, czy w ogóle ścieżka tutaj w rejonach nadjeziornych w strategii rozwoju gminy już na początku XXI wieku się pojawiała. Pierwsze próby około 2007-2008 roku przygotowania dokumentacji projektowej, wówczas nieudane. 2015-2016 rok to udana próba przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień oraz pozwolenia na budowę, a następnie tego, co było kluczowe, wsparcie ze środków europejskich na tę inwestycję. Ścieżka połączyła się z infrastrukturą na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki, infrastrukturą dla pieszych rowerzystów oraz promenadą pomiędzy Łazienkami a dziką plażą w Powidzu. Łącznie około 5 km, więc jeżeli wybieramy się na przejażdżkę rowerem czy bieg od dzikiej plaży w Powidzu i z powrotem, do Przybrodzina i z powrotem, to 10-kilometrowa trasa nas czeka. Pani, to jest ta inwestycja dla turystów, ale głównie chyba dla mieszkańców. Jak najbardziej dla mieszkańców. Nie mieliśmy takiego połączenia Powidz Przybrodzin bezpiecznego, zwłaszcza takiego też dla dzieci, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia do szkoły, typu jakiś sport, czy dodatkowe jakieś lekcje języków. No i nie mieliśmy takiego bezpiecznego. My ze wsi Przybrodzin, czy dalej nawet, musieliśmy dzieci po prostu dowozić samochodami, a teraz na przykład z Przybrodzina już mogą jechać rowerem, nie? No a latem no to wszyscy korzystają, czy ze spacerów, czy z roweru, wszyscy się cieszymy po prostu. Dziękujemy, że ona jest.